Czy będą przedterminowe wybory? Jakie jasne stanowisko przedstawił Jarosław Kaczyński? Czy faktycznie ma haki na Tuska i Kosiniaka-Kamysza? Jako komentarz powiem, że Jarosław Kaczyński rozmawiał z dziennikarzami o sytuacji z niewpuszczeniem do Sejmu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Lider Prawa i Sprawiedliwości odniósł się również do kwestii ewentualnych przedterminowych wyborów. Co stwierdził poseł? Tydzień temu premier Donald Tusk mówił, że jeśli nie da się rządzić, bo prezydent będzie przeszkadzał i jeśli będą chcieli wcześniejszych wyborów, to je dostaną. Ale nie sądzę, żeby tam był jakiś entuzjazm po stronie PiS do idei rozwiązania parlamentu i wcześniejszych wyborów, dodał szef rządu. Dziennikarze pytali w środę Jarosława Kaczyńskiego, czy PiS będzie chciało doprowadzić do przedterminowych wyborów parlamentarnych. Prezes PiS złożył jasną deklarację. My w tej chwili nie planujemy przedwczesnych wyborów, odpowiedział prezes. W kuluarach sejmowych mówi się, że nawet prezydent odradzał Kaczyńskiemu taki ruch. Co z mandatami Kamińskiego i Wąsika? Prezes PiS był pytany również o to, czy jest prawdopodobne, że do końca kadencji Sejmu będzie obradowało 458, a nie 460 posłów. Kaczyński odparł, że taki Sejm byłby sprzeczny z konstytucją. Coraz częściej posłowie mówią, że Tusk i Kosiniak-Kamysz się ugną, gdy zobaczą haki na siebie. Niestety to jednak na tą chwilę to tylko czczegadanie polityków pod nosem i wszyscy widzą, że PiS nie zatrzyma Tuska. Jeszcze bardzo się zdziwią, gdy premier zrobi to, czego pisowcy najbardziej się boją. Czyżby chodziło o pozbycie się prezydenta i wsadzenie winnych do kryminału? Natomiast marszałek Sejmu Szymon Hołownia podkreślił w środę, że Kamiński i Wąsik nie są posłami. Oni są przestępcami skazanymi prawomocnym wyrokiem. Niezależnie od tego, czy będą próbowali wejść na masę, czy będą okrzyki, czy będą desantować się na spadochronach z wojskami powietrzno-desantowymi, czy będą próbowali zrobić patriotyczny podkop, czy wymyślą jeszcze jakąś inną historię, nie będą uczestniczyć w obradach Sejmu Rzeczpospolitej, stwierdził. Pytany, kiedy pojawią się nowi posłowie w miejsce polityków PiS, Hołownia poinformował, że wysłał pismo do PKW, w którym stanowczo wskazuje na obowiązki, które ma komisja. Sugerował przy tym, że może tam dojść do patu w głosowaniu i remis 4-4, obowiązkiem Państwowej Komisji Wyborczej jest wskazać kolejną osobę do objęcia mandatu po panu Mariuszu Kamińskim i to grozi odpowiedzialnością, jeśli organ państwowy nie wywiązuje się na czas ze swoich obowiązków, powiedział Hołownia. Czy twoim zdaniem panowie Wąsik i Kamiński nadal powinni być posłami? Dziękuję, że jesteś, subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.